Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. No to jest kolejny odcinek z symulatora Train Sim World. Tym razem edycja czwarta. I miło mi Państwa powitać w kontynuacji poprzedniego odcinka. Zrazujemy hamulec i będziemy się przemieszczać tutaj. Okej. Super, lecimy. Chociaż ma dziwne hamulce, nie? Z towarem to może on dobrze hamuje. Udaj się na bocznicę, a następnie cofnij manualne lektury. A jest dobrze, to jest źle. No to lecimy. No to lecimy, drodzy Państwo. Aby nie przedłużyć. Tor kolejowy dodatkowy 2. I tam mam wjechać. Myk, myk. Myk. I myk. No i super. Się nie chcą zamknąć, a to nie, to na razie. Nie mam czasu na toporne drzwi. Nazujemy hamulec. Ruszamy. A teraz siadamy.
A, no i 25 mil na godzinę, myślę, że odpowiednią prędkością. No i mamy sprzęgnąć do składu tamte oto wawelony. Znowuż trzeba lecieć. A może drzwi się nie da zamknąć, super. Dzień dobry. A pan bym się może ruszył. A nie tak siedzi. Nie tak, najpierw luzujemy. Dajemy tu. Aż ty. Ech, to się nie uda. Dobra, bo coś tu nie pykło, nie? Weź to dociśnij w końcu, nie? Udało się. Porządku. Porządku. Ale wszedłem, no po prostu... A wagon nie da się wejść? To już jest zbyt duża filozofia, ale... Przegnięte. No widziałem, już widziałem.
Gdzie mam się z nimi na tą bocznicę udać? Na tą bocznicę? No i oba. No jedno i wracamy z powrotem. Musimy spychać wagony. No nie musiałem tego wyłączać jednak. Okej. No cóż, zdarza się. Dobra, luzujemy. Napływ powietrza jest. Okej. Tym sposobem pchamy dwa wagony. Ale nie jestem pod wrażeniem. Dlaczego jakoś topornie im to idzie? I miały niespuszczony hamulec. Nie no, wszystko niby wydaje się być w porządku. Dobra. A my potem zobaczymy. O co chodzi? No ja już wiem, o co chodzi. Ten pierwszy wagon, ja się nim bawiłem, nie? Coś tam zatamowałem, że nie może spuścić powietrza czy coś. Jest koziołek, jest koziołek. Jest koziołek. Dobra, to dopchamy te wagony tam do tego koziołka. Może nie ma koziołka? Nie, no jest koziołek. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Pięknie. No już chcesz pan zakończyć? No i dobrze. Fajnie, fajnie. Wyłączymy. To wyłączymy, to załączymy. Zabrałem wajchę, zabrałem wajchę. Dobra. Do widzenia. O, hamulec niby jest zwolniony. To jest zamknięte, a powinno być otwarte. To powinno być tak.
One co, są tutaj na stałe połączone? Dobra. Ciągnie pan i lecimy, nie? I małe końce się świecą. No już wyjścia nie ma, już poszedł sobie. No i dobrze. Okej. Caster torboczny. A. Iście. No to drzwi ładnie otwarte na rozcież. Idę. Co to było? Staruję się, próbuję to zmienić, a jest zaciągnięty ten hamulec, to jakiś tak... Ostro? Siostro targa? Niedobrze. Wejdź. Mień. I wejdź. Świateł nie będziemy zmieniać, bo bez sensu. A, pan tutaj jesteś? Nie fajnie. Zobaczymy. Amulet. A nie, bo coś nie pykło, silnik zdechł. Czemu trąbisz? A jak to? Nie ranik, a granik. Na zimę, bo czasu nie ma. I zielone, i zielone. Można jechać normalnie. Według przepisów prędkościowych. Pyko. Pyko. Dobra. Lecimy. A nie, tu są zamknięte drzwi. Dobra, panie, teraz zamkniemy drzwi. A już wyjeżdżamy z manewrów. Światła aktywne w dzień. Pyk.
Pokazujemy. Pełko świeci. No i lecimy. Nie wiem, co się stało, że to się do końca nie luzuje. Trzeba przeładować akumulator? To też nic nie dało. To nie. Dobra. No to już. I się to się świeci. To trzeba wyłączyć. Jedzie ekspres. Ja dziś.
A jednak działa DPWS, już myślałem, że się zepsuł. Czekaj na zmianę. Ale... A, zmienił się. Coś tu strzypi, coś tu czyszczy, ale jedzie. Najważniejsze. Mam peron drugi. Bo to jest 20, a nie 15. Łączę, no może o jedną milę przekraczam już. Mocne przekroczenie. Nie przesadzaj. Jak teraz się zrobi? Nie. Nie wiem. Się zwiesiło. Nie luzuje się do końca. A ten tor tu po co? Kiedyś był, ale ukradli? No ja, bo tu jest ogrodzenie. Kiedyś tu jeździły pociągi, ale już nie jeżdżą. Czyli wróciliśmy skąd przyjechaliśmy. Ja mam jeszcze gdzieś jechać, a już myślę, że to koniec. O matko, mózg. No dobra. To będzie dłuższy odcinek w takim razie. Na to nie poradzą. Ja myślałem, że tak mocno to... rozbudowany scenariusz, tym bardziej, że miałby na 50 minut. Już minęło. Chciałbym zauważyć, że ostro przycinałem na prędkościach tam, na początku. Ciągle mi się myli, bo w naszych polskich symulatorach kolei pod stacją jest czubek i chcę tutaj te PWS-a wyłączyć, to łatwić ręka na stację. A i teraz już zupełnie jest tylko jeden tor. Coś to jest nie tak z tym hamulcem. To jest jakieś niskie bary, sama czemu? Tego nie wie nikt. Z 15
Fire. Aerodetektor się zizolował. No tak, na styk wyhamowałem. Bardzo na styk. No sprawdźmy, jak mi poszło. Pewnie i tak platyny nie będzie, bo ona... Właśnie. Wkraczanie prędkości. To jest chyba srebro czy platyna? Nie wiem. Teraz zobaczymy sobie. Właśnie, zobaczymy sobie, ale mi się coś nagrywa nie zaciera. Nie, dostaliśmy platynę. Mieliśmy jeszcze więcej punktów niż było potrzebne. Więc chyba tam trzeba było tą prędkość jednak przekraczać. Więc to było na tyle, drodzy Państwo, w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć.